miejscu. Ale była na pewno nie w tym miejscu. Ale była tak. Dokładnie. Nie, bo ona była w tym miejscu, zakładając, że osiągnie 95% HS, prawda? Czyli wielkości skoczni. No ale nie, dlatego że 95% HS to było troszeczkę dalej. 28. Ale poczekajmy. Markus Eisenbichler. Dwóch skoczków do końca. Potrzebuje około 135,5 metra, by zaatakować pozycję Kamila Stocha. No nie ma tej odległości, to jest dobry skok Eisenbichlera, ale Kamil Stoch pozostanie na pierwszym miejscu. I to jest dla nas najpiękniejsza wiadomość. Tylko 1,8 punktu za wiatr. Odjęte aż 10,3 za rozbieg wydrużony. 133 metry. Taką odległość uzyskał Markus Eisenbichler. Metr bliżej niż podczas kwalifikacji. Jest na trzecim miejscu w tej chwili ze stratą 8,7 punktu do prowadzącego Kamila Stocha.